Połknął de Venanta, prawie do niego doszedł, a teraz nie jest w stanie odrobić tych 20 sekund. Niesamowicie jedzie ten chłopak. Tutaj mamy, jak się właśnie zastanawiałem, bo gdzieś mi na chwilę zniknęli zawodnicy Ineos Grenadiers, ale już są. Oj, 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 oj. Cóż tu się stało? No zawsze się mówi o takim defekcie, że jest w złym momencie. To któryś z kolarzy Tekkenik, ale nie dojrzały. Nie, no to jest Van Sevenant właśnie w ucieczce. Myślisz, że on miał? Nie, tak, niemożliwe. Tak, no spójrzmy jeszcze raz. On wpadł w krzaki, zobacz. On po prostu już jest tak zmęczony i jedzie tak szybko, tak ryzykuje, że poleciał w krzaki. Niesamowite. No i już ma tylko 2 sekundy. Ach, szkoda tego chłopaka, no ale tak to się czasem kończy, kiedy po prostu stawia się, tak jak powiedziałeś, wszystko na jedną kartę. Przecież on już musi być śmiertelnie zmęczony, już ledwo widzi na oczy, no i gdzieś tam źle ten zakręt obliczył. Ale z drugiej strony trzeba go podziwiać za przytomność umysłu, no bo ja nie przypuszczałem, że się mógł tak szybko z tych krzaków wygrzebać, że dopiero teraz uran go dogonił. Czyli co, no zajęło mu to kilkanaście sekund? No tak, no wpadł, wybiegł stamtąd i wsiadł na rower. No to sobie teraz za uranem odpocznie, no ale to i tak przewaga nie widzimy. O, już niewielka, bo już tam ta czarna chmura, kolorowa chmura, raczej nie czarna, ale kolarze w peletonie są tuż. No czarna chmura czy ciemna chmura, to byśmy chcieli. Drużyna Ineos, widzimy Michał Kwiatkowski, holowany tutaj jak trzeba, idealna pozycja, przed nim kolarze Bory. No, oni mogą grać albo na Patryka Konrada, Austriaka, ale myślę raczej na Lenarda Kemne, który tak pięknie walczył także w wyścigu Tour de France. Tak, Aiden Hayter tam przed Michałem Kwiatkowskim, on jest tym ostatnim rozprowadzającym Polaka. Widzimy, no, Van Sevenantowi już wszystko, te słuchawki powypadały przy tym upadku, ale jedzie dalej, nie poddaje się ten chłopak. Brawa, brawa wielkie dla niego, bo no już myślę, że tego wyścigu nie wygra, ale z pewnością zapamiętamy tę jego fantastyczną akcję.